sobotę w hali widowiskowo-sportowej w Kleczewie odbył się turniej piłki siatkowej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W turnieju udział wzięło 8 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy – cywile oraz służby mundurowe. W pierwszej zmierzyły się drużyny Młodzi Kleczew, Old Boy Kleczew, Budzisław Kościelny i Old Boy Kołobrzeg. W drugiej zagrały reprezentacje 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, Komendy Miejskiej Policji w Koninie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie oraz OSP Kleczew. Po zaciętej rywalizacji w kategorii pierwszej zwyciężyła drużyna Młodzi Kleczew. Na drugim stopniu podium stanęła drużyna Old Boy Kleczew. Trzecie miejsce zajęła drużyna Budzisław Kościelny. W kategorii służb mundurowych zwyciężyła drużyna 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Puchary zwycięzcom wręczyli burmistrz Marek Wesołowski, przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Trzewiczyński oraz szefowie służb mundurowych.